O tym było wiadomo od dawna. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Vatras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież wiedział o tym wcześniej. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Mówią to i owo. A będzie jeszcze gorzej. Naprawdę w to wierzę. Nie wiem już, w co wierzyć. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Nie mów, że o tym nie wiesz. Ktoś musi pracować. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Właściwie to idę do Górnego Miasta. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak przy okazji, potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniuszu. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu Straż Miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. Hej, ty! Vatras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Vatrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Vatras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Co łączy cię z Vatrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o Wodnym Kręgu, tak? Wiesz o nim? Vatras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Opowiedz mi więcej o Wodnym Kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Khorinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu, więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak Wodnego Kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Przecież wiedział o tym wcześniej. Chciałbym się przyłączyć do Wodnego Kręgu. Dobry pomysł, choć decyzja należy do magów wody. Rozumiem. Co do zaginionych, powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Ta! Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Mówią to i o... Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Mówią to i owo. Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Jasne? Musi pracować. Czemu nikt mnie nie słucha? To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni. Nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, Na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? A będzie jeszcze gorzej. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Po prostu trzeba odczekać. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby! Ryby! Świeże ryby prosto z morza! To przecież oczywiście. Widzi i słyszy się to. Wiesz coś o zaginionych? Czemu nikt? Zaginieni? To jest port! Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Morze to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Khorinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Się kiedykolwiek zmieni? Po prostu trzeba odczekać. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Mój mąż uważa inaczej. Doprawdy? To interesujące. Lepiej by było, gdyby się przyłknął. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tylko się rozglądam. Ha! Więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni, szczególnie względem obcych. Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Tak, trzeba się bronić przed złodziejami. Najlepiej nadaje się do tego solidna pałka. Możesz mnie czegoś nauczyć? A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. O, przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną, ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono usunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bójek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem Andre. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Takie rzeczy. Słyszałam coś. Nie mów, czego zatrzymać dla siebie. Znasz znaczy. I pracuje niemal przez cały dzień. Nie wiem już w co wierzyć. Długa i kamienista. Zrobiłbym to inaczej. To było przecież jasne. Tylko inna. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Tak mi się właśnie wydaje. Hej! Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia może wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Khorinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Hej ty, nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Vatras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel górnego miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży, ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, przypomnij, o co chodziło. Musisz się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostawy broni dla bandytów oraz przynieść mi jakiś dowód. Musi to być niepodważalny materiał, bo inaczej nie zdołam niczego udowodnić. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany. Więc trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie, jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Hej, ty! Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Khorinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Wcześniej czy później tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Jego czyny były ode mnie, nie usłyszą nawet słówka. Nikomu tego nie powtarzaj. Sam tak nie mów. Nic o tym nie wiem. Zawsze to powtarzałam. Powinien był wiedzieć lepiej. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahi. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Khorinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. A i niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Hej! Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów, a w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki, drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Mam informacje dotyczące orków. Słucham. Utknęli w Górniczej Dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Tak. Masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. Uspokój się. Chcę tylko wypić piwo. Dobrze, ale żeby wejść do środka, musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. Nie mów, że o tym nie wiesz. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko, co masz. Ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. Rozwal go! Pokaż mu! Daj z siebie wszystko! 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 Pokaż mu! Uderz go! I o to chodzi! Na co czekasz? Na co czekasz? Teraz każdy... Tak to się powinno robić! Mój mąż uważa inaczej. I o to chodzi! Na co czekasz? Całkiem nieźle! Tego jest więcej, wierz mi. Nie mów. Nie mów, że o tym nie wiedziałem. Wbrew jego woli. Chwila! Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku sakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobra, niech będzie 7. Nie, nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota za każdą informację. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż, powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. No dobra już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. Oczywiście, że podzielimy się zyskami sprawiedliwie. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. A właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec, jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Powiedziałem dokładnie co sądziłem. Sam by na to nie. Nic się nie zmieni. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Znasz moje zdanie. A będzie jeszcze gorzej. Nic nie mogę na to poradzić. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie wiadomo już, komu można ufać.